Ośmiu kawalerów staje do walki o serce jednej niewiasty. Po każdej rundzie niewiasta odrzuca jednego z kawalerów. Kawalerowie w sekrecie przed niewiastą deklarują, czy są w konkursie, żeby zdobyć jej serce, czy żeby wygrać skina. Simp czy skin? Zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie naszą niewiastę Eris, wszystkich naszych kawalerów. Za moment przejdziemy do rundy pierwszej, ale najpierw czas na... Reklamę! Tak jest. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli pierwsza na świecie przeglądarka dla gamerów. Przejrzyjmy sobie najfajniejsze jej opcje. Macie tutaj na przykład taką zakładkę GX Control. Możecie ją kliknąć i zobaczyć sobie, która z zakładek w waszej przeglądarce najbardziej wpływa na działanie kompa i na przykład ją wyłączyć. Możecie zlimitować sobie ilość internetu, jaką używa wasza przeglądarka, tak żeby móc jednocześnie na przykład coś ściągać i grać w jakąś grę online. W taki sam sposób możecie ograniczyć zużycie RAMu czy procesora. Przeglądarkę możecie włączyć ze swoim Twitchem, żeby zawsze wiedzieć, kiedy wasze ulubione kanały idą live. Możecie dodać swoje konta na Messengerze, na Instagramie, na Discordzie. Do tego, jeżeli chcecie mieć wszystko pod ręką, możecie sobie tutaj połączyć wasze konto Apple Music, Google Music albo Spotify'a i możecie sobie prosto stąd odpalać muzę. A jeżeli na przykład lubicie sobie pooglądać podcasty w tle, kiedy coś robicie, możecie zrobić coś takiego. Proszę bardzo, możecie z tym robić co chcecie, możecie wsadzić tutaj, możecie nawet wyłączyć tą przeglądarkę. Wideo pozostaje w tym samym miejscu. W ustawieniach przeglądarki możecie wpływać na jej wygląd, na to, czy odtwarza dźwięki, możecie nawet w tle sobie włączyć jakiś taki ambientowy dźwięk, który będzie zagłuszał dźwięk waszego kombajnu gamingowego. A do tego dzięki opcji szybkiego importu możecie sobie z waszej poprzedniej przeglądarki skopiować wszystkie wasze ustawienia, zaimportować i dzięki temu macie od razu dostępne w przeglądarce. Także cóż, zapraszam do opisu, tam jest link, ściągajcie Operę GX. A teraz wracamy do odcinka. W pierwszej rundzie Eris będzie musiała wyeliminować kogoś tylko i wyłącznie na podstawie tego, jaką postać i jaką skórkę wybrał. Niewiasta w ustawieniach ligi wyłączyła widoczność ników, tak żeby nie mogła się nimi sugerować. Zaczynamy od Soraki, nad którą kręci się banan. Piękna skórka, piękny banan. Mi też się podoba. Drugi w kolejności to Ivern, niestety bez skórki. Kandydat numer 3, Udyr, to chyba w najlepszej skórce. Masz jakiegoś spela odblokowanego? Ale już mówię co o koks. Następny w kolejności to jest Rakan z bardzo pięknym, długim, świecącym się ogonem. Kolejny, Thresh, który może zamienić się w człowieka. Ten skin jest tak śliczny. Kolejny skin też jest zarąbisty, bo to jest Korki, który kręci pięknie dupką pieska, więc... Cudowne. Następny, Varus, taki walentynkowy, także No i ostatni, Braum, silny facet, podnosi krzesło i porę. Teraz pytanie do ciebie. Kogo się pozbędziemy w tej rundzie? Więc myślę, że będzie to Iwe, bo nie ma skina, co może sugerować, że chce tego skina. Dobra, teraz ja odkryję karty prawdy. Iwen wybrał... skina! Brawo dla mnie. O nie! Flashnął! W drugiej rundzie niewiasta pozna niki naszych kawalerów i podejmie decyzję w oparciu o nie. Zaczynamy od niku Brauma. Fajny misiek. Nick dopasowany do postaci. Braum to też fajny misiek. Jak tobie się podoba? Misie są fajne, więc nick prawdziwy. Kolejny uczestnik. Get the London look. Look jak Łukasz. Lubisz takie żarty słowne? Bardzo. Lubię wszystkie żarty. Dobrze, teraz Arkoan. Ten nick mi się źle kojarzy. Alduin. Niestety, nic mi nie mówi ten nick. Tak samo jak Now of Death. Przedostatni kontestant. Wichter. Witcher pewnie było zajęte. I ostatnia osoba. Kucharzełek. Trochę go kojarzy. Teraz pytanie do ciebie. Kto z nich nie przejdzie do następnej rundy? Wszyscy macie fajne niki. Są super. Naprawdę. Ale myślę, że odpadnie fajny misiek. Misie są fajne, ale wolę szopy. O nie! Misiek wybrał skina. Wyszło jak wyszło. Nie dostał, że chrzadali. No i powodzenia pozostałym uczestnikom życzę. No to cóż, czas na rundę numer 3. Numer 3. Zadanie naszych kontestantów jest proste. Mogą napisać na czacie jedno zdanie. Kucharz, co masz do powiedzenia, a bardziej napisania, Eris? Chcesz może zobaczyć piękne szopy w mojej piwnicy? O nie! To brzmi źle, ja dzwonię na policję. Ja mam się zacząć bać. Wichter, gdybym był przeciwnikiem, poddałbym się twoim pięknym oczom i dał się ponieść chwili. Czyli Witcher żałuje, że nie jest w niebieskim teamie, bo nie może dostać czarna. A, nie działa, nie działa. O nie, jaka emotka doskonała. Teraz czas na Now of Death. Eris, bądźmy szczerzy. Jestem jak idea gońca F1 w ruchu Teamana.
jedyny słuszny wybór. Po pierwsze, nie mam pojęcia, o co chodzi, a po drugie, to są trzy zdania. Czy ty wiesz, o co chodzi? Można tak powiedzieć? Przejdźmy dalej. Alduin, zaraz wpadnę na ganka. Jak dobrze pójdzie, to potem puszniemy, aby zgarnąć plejty. Ja bardzo lubię tą emotkę. Dobra, Arkoan, co masz do napisania? No, jestem ciekawa. I dziwię się, że grasz z tą runą, bo jesteś piorunująca. Uuuu! Ojej, ta emotka! Dobra, i ostatnie zdanie od Get the London Look. Cały świat spiskował, aby pomóc mi cię odnaleźć. Och! Litości powiedział! Co to są za disy grube? Eris, smutne wieści, musisz kogoś odrzucić. Moją decyzją jest odrzucenie Nadesa, bo nie przestrzega zasad. Now of Death wybrał... Skina! Co masz na swoje usprawiedliwienie? Szczerze nic. Eris, widzimy się w sobotę. Cześć. W kolejnej rundzie interesować nas będzie prezent, który każdy z graczy przyniósł dla ciebie. Zaczynamy od Get the London Look. Ja chciałem podarować Eris kwiata. Chciałem jej kupić Pink Bardo, dlatego żeby zawsze dobrze widziała ścieżkę, którą kroczy. Ładny kwiatek, Eris? Piczny. Arkoan, co ty kupiłeś? Ja zakupiłem stopwatch, ponieważ serce mi staje na twój widok. A bez ciebie jestem zepsuty. Teraz bardziej plusujesz. Alduin, twoja kolej. Ja zakupiłem loketa i zawsze można chronić. Teraz czas na Wichtera. Chciałbym ci podarować to zmrożone serce, żebyś ty i tylko ty mogła je odmrozić. Kucharz, co kupiłeś? Kupiłem ten stopwatch, by zatrzymać wszystkie piękne chwile spędzone w jednym miejscu. Eris, czyj prezent tobie się najbardziej podobał? Ja tak, śliczny. Trzeba teraz podjąć trudną decyzję. Który prezent podobał ci się najmniej? Chyba prezent... Fresha? Masz super skina, ale słabą gadkę. Alduin wybrał... Uwaga! Skina. No niestety, żadne z moich urokliwych prezentów ani gadek nie zadziałała. Jedyne, co mogę zaoferować na koniec, to moja latarnia. W tej rundzie dowiemy się, na jakie miejsce w Summoner's Rift kawalerowie zabraliby ciebie na pierwszą randkę. Wybrałbym botlane. Jak wszyscy dobrze wiemy, botlane jest stworzony dla współpracy dla dwóch osób na linii. Piękny krajobraz, jest polana. Randka w plenerze brzmi jak cudo. Wróciłbyś mnie stamtąd, o to ci chodzi? Dlaczego od razu twierdzisz, że chcę ci zrobić krzywdę? Może te shopy, co się nakierowały w tym kierunku? Chciałem ci pokazać piękne shopy. Poza tym, czy ja powiedziałem, że mam żywe shopy? O nie! Stop! Ochrona go zabrała! You are under arrest. Wichter, powiedz nam, gdzie zabrałbyś Eris na pierwszą randkę? Pewnie wziąłbym ją na rzekę. Tylko ja... Ona, rzeka i miodowe fruciki. Arkoan, gdzie zabrałbyś Eris na pierwszą randkę? Eris zabrałbym na wilki, ponieważ ja mam sobie dwa wilki i jeden z nich strasznie simpuje do Eris, a drugi w sumie też. Pieski są super. Get the London Look. Ja zabrałbym Eris dokładnie w to miejsce, gdyż jest to zaciszny kącik, a w razie gdy ktoś chciałby nam przeszkodzić, zawsze możemy użyć szyszki i uciec od naszych nieprzyjaciół. Podoba mi się. Wszyscy z pozostałych czterech kandydatów się wypowiedzieli. Teraz decyzja należy do ciebie, Eris. Kto odpada? Nasiedziałam się już na bocie. Boję się też twoich shopów. Kucharz wybrał... Skina. W następnej rundzie Wichter, Arkoan i Get the London Look będą mieli zaprezentować swój talent. Zaczniemy od Get the London Look. Powiedz nam, jaki jest twój talent? Zarecytuję wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera. Gdzieś ty, o gdzieś ty, kocham cię jedyna, kocham cię zawsze. Zdasz mi się tak bliska, że tylko rękę wyciągnąć ku tobie, a ręka zda się twą rękę uściska. Ja bardzo lubię, jak ktoś recytuje wiersz. Dobrze, Arkoan, jaki jest twój talent? Nazywam się Paweł, mam 18 lat i jestem mainem Yone. Gram nim na tyle dużo, że wyprodukowałem niezliczone litry potu, które pozwalają walić pętę jednym naciśnięciem przycisku. Założyłem wokół tego nawet kanał na YouTubie i wiem, co sobie myślicie. Wow, ten chłopak nie ma szacunku do siebie. I wiecie, co wam powiem? Macie rację. Anyway, jako main Yona nigdy nie czułem dotyku kobiety i właśnie dlatego uznałem, że ten program to szansa dla mnie. Wiem, że tak profesjonalny pieczętowańsko to niesamowita umiejętność, ale moim zdaniem prawdziwy talent to nie tylko czynność, którą potraficie wykonać wyjątkowo dobrze. Prawdziwy talent to cecha charakteru, która wyróżnia nas spośród tłumu.
nie charakteryzuje odwaga, która popycha mnie do wielkich rzeczy. Jestem w stanie porzucić moje dotychczasowe życie w imię miłości. Eris, to dla ciebie. Ten człowiek był w stanie zaryzykować wszystko dla miłości. A ty? Jesteś w stanie to zrobić? No Eris, jak ci się podobało? Tak bardzo, że aż mnie wypaliło z butów. Wichter, teraz będziesz miał niezły talent do przebicia. Gdy tylko na rifcie twój blask mnie oślepił, zrozumiałem, że nie chcę, by z twojej twarzy uśmiech się kiedykolwiek odczepił. Rozświetliłaś mi mecz swoim kawaii głosikiem, że aż miałem ochotę pobawić się z Warusikiem. Eris, możesz do finału zabrać ze sobą tylko i wyłącznie dwóch kandydatów. Czy już wiesz, kogo na pewno weźmiesz ze sobą do finału? Wybór jest prosty. Panie Wejnie i ona, zapraszam. Czyli Arkon! Wichter i Get the London Look. Eris, kogo wybierasz? Bardzo piękne wiersze, oba mi się bardzo podobały, ale miejsce zostało tylko jedno. Do finału nie dostaje się... Wichter. Prawda jest taka, że Wichter wybrał Skina. Esko Moes jest jak jest, nie ta, to będzie następna. Dobra. Idę stąd. W wielkim finale kawalerowie odbędą randkę próbną z Eris, w miejscu, o którym wspomnieli w jednej z poprzednich rund. Cześć. Na samym początku randki, jako wyśmienity gentleman, chciałbym ci podarować bukiet kwiatów. O, ja ci idę, a są naprawdę śliczne. To jak ci dzisiaj minął dzień? Co porabiałaś? Siedziałam w szkole do 17, więc tak średnio. Bardzo się nudziłam. A jak tobie minął dzień? Dosyć zwyczajnie. Rano byłam w pracy. Po pracy odpocząłem tylko po to, żeby mieć siły na to, żeby spotkać się i porozmawiać tutaj z tobą. Witam. Przyniosłem też kwiaty, szczerze powiem, to planowałem już wcześniej, że jeżeli się tak starzeje, dostanę się tutaj, to przyniosę. A, kurde, czekaj, bo mnie zabiją. Pozdrawiam Dawida, Bysko, Natalię, Wierzbisko, Martynę, Wójcik, Olemanie, Wiktorię, Piwowarczyk. Dobra, sorry, nie spodziewałem się, że się tu znajdę i bardzo się cieszę, bardzo mi jest miło, bardzo się dobrze bawię i bardzo się cieszę, że mogłem cię poznać, że mnie zainspirowałaś do takich zmian wewnętrznych. Cieszę, że chociaż coś zrobiłam dobrego dla tego świata. Mam nadzieję, że mi kiedyś podziękuję. Dziękuję ci tutaj z tego miejsca. I kurczę, myślę, że to jest bardzo dobry początek jakiejś szerszej znajomości. Eris, słuchaj. Jedna z tych osób jest impostorem. Jedna z tych osób wybrała Skina, tylko jedna z tych osób wybrała Simpa. Teraz musisz odgadnąć, czy zachowanie tych dwóch dżentelmenów było powodowane chęcią simpowania, czy chęcią otrzymania Skina. Pani tak strasznie uroczy, że nie mam pojęcia. Niestety. Finalna decyzja należy do ciebie. Słucham. Kto wygrywa? Mam dylemat, czy Arkan tak się postarał i zrobił filmik dla Skina, co jest bardziej prawdopodobne. No dobra. Finalna decyzja. Masz 5 sekund. No nie! Tylko nie presja czasu, czuję się jak kola, no nie! 3 2 1 Kto wygrywa? Warus wygrywa, brawo! Teraz Eris, ostatnia decyzja przed tobą. Ja wcześniej mówiłem, że jedna osoba wybrała Skina, jedna wybrała Simpa. Nie wiadomo, czy mówiłem prawdę. Miał kłamać, to będzie mi smutno. Teraz twoja finalna decyzja. Powiedz, czy ty wybierasz Simpa, czy ty wybierasz Skina? Nie no, Varus mnie ustrzelił strzałą miłości. Och, to idealnie, bo Varus wybrał... Skina. No nie! Żartuję, wybrał Simpa! Udało się! Udało się! Ale czekajcie, jeszcze jedno. Arkoan wybrał... Skina! Powiem tak, Hop piknie innego czempiona, ale Jonas z niego nie wyjdzie, ale...